wtorek. Jesteśmy w salonie Renault. Przyjechaliśmy po Lagunę. Oto ona. 6990. Laguna trójka, 2.0. Ma najechane 86 tysięcy. Ale jest dość mocno sfatygowana. Dużo obtarć. Opony z przodu inne niż z tyłu. Tu obtarcie na zderzaku. Tu klapa. Dość brudny. Tu następna. Następna wtopa. A jesteśmy w Eisenhüttenstadt, tuż przy granicy, bo zapomniałem powiedzieć. Wizualnie jest takie słabo łatwe, nie? Widać wożone jakieś pieski bądź koty. Opłonki zimowe, nawet fajne. Jeszcze na stanie. Tam pozostałe dwie. I kolejne kłaki. Też chyba w cenie. To trafiło na myjnię. Proszę bardzo, po jeździe próbnej. Bo chcemy je obejrzeć jeszcze nieprzykurzone. Ma kilka mankamentów lakierniczych i dlatego postanowiliśmy poprosić o umycie auta, żeby się dokładnie przyjrzeć tym mankamentom. A nie kurzowi na aucie. A tu pan sprzedawca. Zaraz do nas podjedzie. Jeszcze tu mamy obtarcie. Trochę to obtarć jest, oprócz tego, że jest brudne auto i wymaga gruntownego czyszczenia. I te obtarcia zdecydowały, że jednak pojedziemy jeszcze dalej do Berlina obejrzeć jeszcze jedną Lagunę. Jesteśmy już w Berlinie, w Renówce i oglądamy auto. Oto i one. Na pewno czystszy, ale cały robiony, panowie i panie. Prawa strona lakierowana z powodu podobno zadrapań.
kluczem. Lewa strona cała lakierowana i na pewno też szpachlowana. Maska lakierowana. Jedyne co przemawia na plus tego auta, to jest przebieg 56 tysięcy i serwisowanie na bieżąco w Renault. No i wnętrze auta. Poza tym same minusy. No jesteśmy z powrotem Eisenhüttenstadt. Duży plac z renówkami. Mają tu ich całkiem sporo. Jak widzicie. Jestem na obrzeżach tego salonu. Tu już las. A nasza Laguna jest tutaj. Schowali ją podczas naszej obecności, czy naszego przejazdu do Berlina. Ale ją znalazłem. Bo lepiej teraz widać te przetarcie, które spowodowały, że pan Bartek zdecydował się jednak pojechać do Berlina. Tu jedno. To już wspomniana wcześniej klapa, przetarcie. Zdaje się to otwierania. W garażu może. Tu z przodu. Auto miał dwóch właścicieli od 2007 do 2013 pierwszy, od 2013 do 2015 drugi właściciel, osoba prywatna, mieszkaniec Eisenhüttenstadt, zostawił auto w rozliczeniu, wziął nowe. Przejechane ma 83 tysiące, w odróżnieniu od tamtego niebieskiego, nietknięte przez blacharza ani przez lakiernika. I to głównie zdecydowało o tym, że pan Bartek zdecydował się wrócić tutaj do Eisenhüttenstadt i stawia na to auto. Dziwolne to ręcznie, to dziwolne. Elektryczne ręce, kto to porobi? Nic nie widać tutaj. Kurwa, tych nic nie ma. Tak patrzą, co to znaczy. No to już na tablicach. Wybieramy się do domu. Miało być dzisiaj łatwo, szybko i przyjemnie. Było tylko przyjemnie. Niestety nie poszło szybko. Byliśmy tu o 9 rano. Mamy 18 i dopiero odjeżdżamy. No tak jak mówiłem, przyjechaliśmy o 9, zeszło aż do 18. Wróciliśmy z Berlina, a byliśmy tutaj po godzinie 15. Pan Bartek zdecydował się na zakup tego auta. Trochę trwały formalności, musieliśmy jechać 60 km po tablicę. Wróciliśmy dopiero teraz. Tablice były kupowane w Lübben, 60 km stąd, jak już mówiłem. Kosztowały około 100 euro, nie pamiętam dokładnie. No a samo auto 6200. Wyjściowo kosztowało 6990. Po negocjacjach udało nam się zejść do 6200 i za tyle zostało sprzedane. Pan Bartek zdecydował się na wykupienie jeszcze ubezpieczenia na rok. Takiej gwarancji w formie ubezpieczenia. Objęty jest tym silnik, dyferencjał, skrzynia, parę innych rzeczy. Dość ciekawe ubezpieczenie, dlatego pan Bartek się zdecydował do zrealizowania również w Polsce. Do zobaczenia w następnym odcinku.